Powiedz Szepan, co będziemy dzisiaj robić? Użyjemy aparatu MediLogic. Jest to metoda dynamiczna, czyli do badania ruchu, czyli będziesz biegał, te wkładka, które zobacz, będą włożone do butów. Będziesz podłączony, na pasie będziesz miał zamontowany nadajnik. Ja będę miał przy komputerze odbiornik, program do przetwarzania danych. Będziemy wiedzieć dokładnie, które buty są dla Ciebie najlepsze. Super, czyli sprawdzimy, który model Solar jest dla mnie najbardziej odpowiedni. Działajmy! Do dzieła! Oskar, wykonaj 10 przysiadów teraz, poproszę. My będziemy obserwowali linię środkową oraz jej zaburzenia, a potem linię boczną wraz z jej zaburzeniami. Mamy kratkę, na której widzimy punkty odniesienia. Przysiad pokazuje nam siłę oraz stabilizację ciała. Można zobaczyć wychylenie do przodu, wytrącenie równowagi oraz stronę silniejszą ciała. W praktyce biegacza noga silniejsza będzie miała procentowo większy udział podczas biegu. Oskar, proszę Cię, wykonaj teraz 5 wykroków na prawą nogę, a potem 5 wykroków na lewą nogę. A my patrzymy na ustawienie stopy, kolana oraz na zachowanie równowagi całego ciała. Ruch musi być symetryczny, a podczas wykroku rzepka powinna wpisywać się na środek stopy. Prawidłowy wykrok podczas biegu gwarantuje Wam szybki bieg oraz ładną sylwetkę. Oskar, wykonaj teraz 15 wyskoków, tak aby nogi były proste w kolanach, pracują same stopy. To jest taka aktywna, mocna praca stopy. Będziemy obserwowali linię środkową ciała, kiedy będzie w tym ustawieniu. Natomiast w ustawieniu bocznym będziemy obserwowali linię boczną ciała, profil. Widać balans ciała i przemieszczanie się środka ciężkości. Teraz testujemy zachowanie ciała podczas odbicia i lądowania. Pamiętajmy o tym, że podczas biegu występuje faza lotu. Teraz pobiegnij w kierunku naszej kamery. Czas podsumować wyniki naszego testu i to, jak sprawdza się niemiecka technologia. Dobrze, ja zadam Tobie pytanie. Jak Ty oceniasz? Bo każdy człowiek, który przychodzi do sklepu po buty, najpierw je zakłada i musi się w nich jakoś poczuć. Dobrze, źle, więc jak się poczuje dobrze, to kupuje. Jak źle, no to odstawia. I chyba ma to też się chyba w nich przebić. Tak u Ciebie było. Jeśli chodzi o moje odczucia, to na pewno w czasie próby biegowej najbardziej dynamicznie czułem się w modelu Solar Boost. Czułem, że ten po prostu but dobrze jest dopasowany, no i ta dynamika w czasie biegu jest największa. I tak było widać. Tak było widać, ponieważ Ty jesteś szybkim zawodnikiem, jesteś generalnie zawodnikiem, który biega szybko, więc taki but na Twojej stopie to jest w ogóle woda na myl. Okej. Okay. Jeśli chodzi o komfort i te właśnie odczucia przy pierwszym tak naprawdę przymierzeniu buta, to najbardziej komfortowo, najbardziej miękko, jeśli chodzi o tą polewkę i podeszwę, to jednak było mi w Solar Glide. Solar Glide, czyli lekki but, taki do długiego wybiegania. Czyli można powiedzieć taki uniwersalny. Taki but na zawsze. Tak, do codziennego zawsze życia. Zawsze do życia. Ale jeśli przechodzimy do ćwiczeń, które wymagały dużej stabilizacji, gdzie potrzebowałem pewności kroku, to jednak moim faworytem był Solar Glide ST. Rzeczywiście czułem się pewnie przy wykroku, przy przysiadzie, co było w tym elemencie ważne. Na pewno Twoje odczucia są tutaj jakby bardzo, bardzo dobre, ponieważ było widać zdecydowaną różnicę, jak założyłeś właśnie te buty, o których mówisz. Wykrok był zdecydowanie lepszy i ogólnie Twoja sylwetka wyglądała dużo lepiej podczas testów. To więc jakie możemy mieć wnioski po tym teście, jeśli chodzi o dobór butów dla innych użytkowników? Na pewno wielką zaletą dla mnie jako fizjoterapeuty w butach Solarach, w każdym z tych butów jest zapiętek, który nie powoduje napięcia łydek, kontuzji achillesów, rozciąg na podeszwę stopy, dlatego że jest miękki. Mhm.
To mi się bardzo w tym bucie podoba. I ja myślę, że też łatwo wtedy sobie wybrać, zależnie kto czego oczekuje od buta, czy stabilizacji, czy dużego komfortu, czy dynamiki, spośród tych modeli coś dla siebie. W zależności od tempa, jakim przebiegamy nasz trening. A teraz zobaczcie wyniki testów Oskiera. Sprawdźcie to.